witajcie w Holokronie. Broń Gwiazdy Śmierci kojarzy raczej każdy. Widzieliśmy w filmach i serialach proces budowy oraz znamy mniej więcej zastosowanie, ale dzisiaj chciałbym skupić się na samej broni, jaką jest superlaser, jak działa i co konkretnie potrafi. Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Zapraszam. Kanon. Superlaser był pierwotnie podstawową bronią stanowiska bojowego Gwiazdy Śmierci, który mógł zniszczyć całą planetę jednym uderzeniem. Pomimo opracowania innych projektów superbroni, Imperium Galaktyczne włożyło nieproporcjonalną ilość zasobów w projekt superlasera właśnie. Pierwsza i druga stacja bojowa Gwiazdy Śmierci, zbudowana przez Imperium, wykorzystywała potężną broń superlaserową zasilaną masywnymi kryształami Kyber. Pierwszy superlaser, zainstalowany w oryginalnej Gwieździe Śmierci, był projektowany przez długi czas, począwszy od Wojen Klonów, aż w końcu trafił do pełnej realizacji dzięki pracy Orsona Krennika i Galena Erso. Zasilane 8 kryształami Kyber, wiązki laserowe generowane przez te kryształy zostały skupione i połączone w jeden wybuch. Promień ten był w stanie zniszczyć planetę, ale można było go wystrzelić z mniejszą mocą, zużywając ładunek tylko jednego z ogromnych reaktorów mocy, aby dewastować obszar obejmujący w przybliżeniu 1/8 powierzchni planety. Czas ładowania reaktorów wynosił prawie cały dzień, co ograniczało częstotliwość używania tej broni. Celność systemu celowniczego była rzędu kilku kilometrów, co uznano za akceptowalne, gdyż nawet przy małej mocy gwarantowałoby to zniszczenie celu ze względu na wielkość wybuchu, a przy pełnej mocy było to zupełnie pomijalne w skali całej planety. Pierwsze użycie tej broni miało miejsce w mieście Jedha w ramach demonstracji Krennika wielkiemu mofowi Tarkinowi, że system w ogóle działa. Potem superlaser został ponownie użyty na Scarif. Superlaser został użyty po raz ostatni, z pełną mocą, do zniszczenia planety Alderaan. Chociaż plan zakładał użycie również pełnej mocy na księżycu Yavin 4 w celu zniszczenia buntu, stacja została zniszczona, zanim mogła zostać raz jeszcze użyta. Na pokładzie drugiej Gwiazdy Śmierci zainstalowano superlaser drugiej generacji. Jednostka ta zawierała wszechstronne ulepszenia. System celowania został znacznie ulepszony, umożliwiając trafienie w pojedyncze okręty flagowe, a także zmieniono regulację mocy, dając możliwość strzelania z siłą wystarczającą do zniszczenia dowolnego statku flagowego jednym trafieniem, podczas ładowania kolejnego pocisku, który teraz ładował się w zaledwie 3 minuty. Poprawiono także cykl ładowania pełnej mocy, skracając czas między strzałami z prawie jednego dnia do zaledwie 5 godzin. Około 30 lat po zniszczeniu drugiej Gwiazdy Śmierci, główna baza najwyższego porządku, baza Starkiller, zawierała superbroń wbudowaną w skorupę planety, zdolną do zniszczenia całych systemów gwiezdnych. Broń była zasilana energią gwiazdy, co ostatecznie doprowadziło do zapadnięcia się całej planety podczas ataku ruchu oporu na oscylator termiczny Starkillera. W 1934 roku po bitwie o Yavin najwyższy porządek użył zminiaturyzowanej wersji superlasera, aby dostać się do kryjówki ruchu oporu na planecie Krayt. Mające zaledwie 200 metrów działo oblężnicze można było umieścić w większym okręcie wojennym lub wciągnąć pod tarczę planetarną za pomocą ATHH. Około rok później Imperator powrócił do galaktyki z pełną siłą, uwalniając armię wiecznych Sithów, która składała się z setek gwiezdnych niszczycieli klasy Xyton, z których wszystkie były uzbrojone w potężne superlasery osiowe, które mogły zniszczyć planetę za pomocą pojedynczego strzału. Legendy. W dawnym kanonie superlaser był urządzeniem, które łączyło kilka oddzielnych superwiązek laserowych w jedną niezwykle potężną wiązkę. Największe superlasery, jakie kiedykolwiek zaprojektowano, takie jak te w Gwieździe Śmierci, były superbronią zdolną do zniszczenia całej planety jednym strzałem z pełną mocą. Istniały także superlasery na mniejszą skalę, ale wciąż ogromne, przeznaczone do użycia przez i przeciwko statkom, m.in. osiowe superlasery. W znacznie bardziej prozaiczny sposób kompaktowe superlasery zostały zastosowane także w przemyśle. Na przykład Geozjanie używali kompaktowych superlaserów do topienia rudy żelaza w swoich fabrykach droidów. Superlaser w legendach składał się z kilku wiązek materii egzotycznej, przyspieszanych i wzmacnianych przez gigantyczne skupiające soczewki i cewki magnetyczne, tworząc pojedynczą wiązkę. W przeciwieństwie do turbolaserów, pobierał energię z masywnego rdzenia hipermaterii, przekształcając energię obecną w nadprzestrzeni w wysoce niestabilne cząstki, które były niezwykle niszczycielskie w normalnej przestrzeni. Energia dostarczona do celu była tak wielka, że mogło to spowodować rozdzielenie się atomów na materię i antymaterię, co skutkowało całkowitą anihilacją, tworząc setki miniaturowych osobliwości, generując jednocześnie potężny przepływ zdolny do rozerwania
bariery pomiędzy normalną przestrzenią a hiperprzestrzenią. Broń ta oczywiście wymagała ogromnej energii, ale miała też niesamowite możliwości. Na przykład superlaser Gwiazdy Śmierci mógłby zniszczyć dowolny statek flagowy, mając mniej niż 10% mocy, rozbić planetę do jądra 2-30% strzałami i rozwalić ją na kawałki w pełni naładowanym strzałem. W takich przypadkach ilość zaangażowanej energii była tak duża, że generowała maleńkie osobliwości czasoprzestrzenne, wysyłając część masy celu w nadprzestrzeń i generując potężną falę uderzeniową z wysokoenergetycznych tachionów z nadprzestrzeni. Dzięki soczewkom skupiającym i intensywności wiązki, straty energii były wyjątkowo niskie, co zapewniało bardzo duży zasięg strzelania, aż do 2 milionów kilometrów, czyli lekko ponad 6 sekund świetlnych. Oszacowano, że moc pierwszego superlasera Gwiazdy Śmierci wynosiła ponad 2,4 razy 1032 waty, przy optymalnym zasięgu 2 milionów kilometrów i zasięgu roboczym 420 milionów kilometrów. Zasilane przez kolosalny reaktor hipermaterii Gwiazdy Śmierci, 64-dopływowe szyby wygenerowały 8 wiązek, które łączyły się, tworząc wiązkę główną nad środkową soczewką broni. Te dopływowe promienie zostały rozmieszczone wokół niewidzialnego centralnego pola zogniskowania, strzelając w naprzemiennej kolejności, aby uzyskać moc niezbędną do zniszczenia planety. Aby opanować tą przerażającą moc, potrzebna była załoga składająca się ze 132 strzelców, po 14 na każdy kryształ wzmacniający. Koncepcja superlasera, najstraszniejszej broni Imperatora Palpatina, zrodziła się w umyśle wielkiego Moffa Tarkina. Użycie tak masywnej i przerażającej broni w celu wywołania terroru wśród obywateli Imperium stało się rdzeniem jego doktryny. Pomysł został później zrealizowany przez Bevela Lemeliska, a także przez genzjańskich inżynierów zajmujących się bronią. Więcej o samej Gwieździe Śmierci, jej historii oraz innych broniach masowej zagłady dowiecie się z dedykowanych odcinków, do których oczywiście Was zapraszam, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że jeżeli mielibyście ochotę wspierać mój projekt, to możecie to zrobić za pomocą serwisu Patronite albo zostać archiwistą Holokronu tutaj na YouTubie. Za każde wsparcie niezwykle dziękuję. I niech moc superbroni zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.